instrument, ale też jego efekty najlepiej oczywiście omawiać jest na przykładzie i w kontekście, dlatego też wygenerowałem ten właśnie fantastyczny bluesowy podkład w programie Band in a Box. Przeniosłem ścieżki czy też instrumenty do postaci ścieżek audio, w tym także bas, a więc mamy tutaj dwa basy. Jeden to bas oryginalny, złożony ze ścieżek z nagrań w zasadzie prawdziwego instrumentu zagranego przez muzyka. Mamy też ścieżkę właśnie generowaną przez Rickenbacker Bass. I na jej przykładzie chciałem omówić interfejs tego programu. Wybaczcie, odwrócę się na chwilkę plecami. A więc to, co w tej chwili widzicie, to interfejs programu Ableton Live. No i tutaj właśnie kilka ścieżek. Na pierwszej ścieżce właśnie instrument Rickenbacker Bass. A więc tak on właśnie brzmi. No i pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, to oczywiście sam interfejs. A więc co my tutaj mamy? Zwróćcie uwagę po pierwsze listę presetów. I tak zaczynamy od presetów z kategorii Pure DI, bo w zasadzie mamy tu do czynienia wyłącznie z nagraniami właśnie DI, a więc nagraniami z linii można powiedzieć. Tak brzmi instrument zbierany przy szyjce, tak brzmi właśnie... Tak brzmi gitara z przetwornika z mostka, tak brzmi suma tych przetworników. Mamy też do wyboru brzmienie stereofoniczne, Rico Sound, o którym powiem więcej. Kiedy klikniecie w obrębie gitary, pojawi się taki specjalny właśnie panel tutaj, który z kolei pozwala Wam decydować pomiędzy brzmieniem z mostka, z gitary i tak dalej, Rico Sound, i temu poświęcę odrębny odcinek, bo jest tutaj o czym mówić. Dalej mamy już presety uwzględniające większą liczbę efektów. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj przedwzmacniacz z szeregiem różnych parametrów. Sprawdźmy. Działa w trybie low, ale także w trybie high, a więc przy tym ustawieniu idealnie nadaje się na przykład do różnych bardziej drapieżnych odmian, rocka czy nawet heavy metalu. To bas grany bardzo często kostką, tutaj brzmi naprawdę świetnie. Zwróćcie uwagę, możemy też dodać tutaj odrobinę basu. Bardzo duże znaczenie ma także wybór właśnie samych głośników. A więc zwróćcie uwagę, tak brzmi właśnie paczka z 4 10-calowymi głośnikami. Każda brzmi inaczej. W przypadku niektórych mamy nawet do wyboru dwie barwy za pomocą mikrofonu pojemnościowego i za pomocą mikrofonu dynamicznego. Zupełnie inna barwa, tak jak słyszycie, także to też warto wziąć pod uwagę. Znów z linii brzmi jednak niepełnie, także bardzo wielu muzyków wybiera to brzmienie z wzmacniacza. Oczywiście teraz jest troszeczkę za głośno, celowo, tak żebyśmy dobrze słyszeli ten bas. No i to nie wszystko, bo mamy tutaj też możliwość saturacji taśmowej, która w tym momencie jest nawet włączona. Z jednej strony ilość harmonicznych, z drugiej strony barwa. Tu prawdopodobnie parametr bias. No i oczywiście możemy dać mocniejszy sygnał, żeby tą taśmę bardziej nasycić, i wówczas możemy oczywiście zmniejszyć sygnał na wyjściu, jeżeli byłoby to konieczne. Także w niektórych wypadkach takie brzmienie będzie pożądane. Oprócz tego oczywiście kompresor, tutaj bardzo fajny, bo automatyczny. Wystarczy ustawić wartość parametru threshold, a tak im krótszy, tym lepiej kontrolowane brzmienie. No i oczywiście make-up gain, jeżeli byłby konieczny przy silnej kompresji. Sprawdźmy. Teraz każde uderzenie w zasadzie ma taką samą głośność. Sprawdźmy w kontekście. No i oczywiście korektor. Tutaj też dość szeroki zakres. Możemy sobie podbić wysoki środek, żeby zaznaczyć na przykład dźwięki strun. Posłuchajmy. cała masa innych presetów. Zatem nawet jeżeli by to brzmienie początkowo nie było idealne, naprawdę mamy ogromnie wiele możliwości, żeby je dopasować. Także proponuję, abyście nie umieszczali kompresorów i korektorów za tym instrumentem. Warto wykorzystać to, co jest na jego pokładzie, bo to bardzo dobrze dobrane efekty, świetnie brzmią i podejrzewam, że w 98–9% wypadków nie będziecie potrzebowali dodatkowych efektów.